No i to wszystko się udało. Z tym, że okazało się, że realia wcale nie są takie różowe, jak mi się wydawało. Że jak wracam do swojego starego miasta, to życie tutaj nie rządzi się prawami mojego sentymentalizmu, tylko ono jest już gdzie indziej niż to miejsce, które zostawiałem 8 lat wcześniej. Proszę. Ja właśnie dzwonię. A, dzwoni. Tak. Pani jest mamą Artura, nie? Mojego kolegi z klasy, tak. Z podstawówki. Ja jestem Konrad Słoka. A, teraz jak poznał mnie pan. No. Wiem, że pan muzykował, muzykuje. Trochę dalej. Muzykuje, tak, trochę dalej. Muzykuje. Cały czas, no. No, bo nawet kiedyś. Bo to wiele, wiele lat temu Artur wspomniał, ja później sobie gdzieś tam podglądałam pana chyba w internecie. Okay. Nie wiem, gitara, perkusja? Na gitarze gram, teraz gram na gitarze. Na gitarze. A rodzinkę założył pan? Tak, no. Tak, mam dwójkę dzieci, syna, córkę, tak, żonę, mieszkamy w Szczecinie. Syn ma 3,5, a córka ma pół roku. A, czyli teraz. Tak, maluszki, no, maluszki. Artek na rak i co, nie puszczę. No moja, właśnie idę do babci i jakoś chyba... Puszczę. O, proszę bardzo. A ty jeszcze proszę. Bez dzieci. Bez dzieci? Bez dzieci, ale nie wiem, czy dzień dobry. Potem trzeba trochę cukru, nie? Jak będziesz chciała, bo bez cukru nie będzie takie dobre. A z cukrem jest dobre. To zależy, co chcesz. Ale dobra, gdzieś to kupiłeś. Mhm. Udało ci się. Udało się, udało. No. Pani dobrze doradziła. Poznajesz? O, no poznaję, na pewno. No. Kiedy nadchodzi sen. No co, fajnie, co? No tak, tak. Na pewno. Konrad w piwnicy gra na perkusji. To jest właśnie to zdradliwe słońce. To jest właśnie to. Wygląda ładnie, nie? No. To słoneczko. Nie no, wygląda ekstra. W ogóle jest przyjemnie, no. No, tak. Myślę, że początek historii wygląda jak wiele innych historii muzyków. Czyli po prostu rodzice wysłali mnie do szkoły muzycznej. A byłem na tyle mały, że po prostu nie wiedziałem, z czym to się je i nie za bardzo mogłem się temu sprzeciwić. Nie jest to może jakoś specjalnie odkrywcze, co powiem, ale muzyka pozwala mi na wyrażanie emocji. W jakiś inny sposób niż rozmowa z drugim człowiekiem. Czasami mam wrażenie, że nie do końca potrafię skleić słowa. Więc najprostszym dla mnie i najbardziej naturalnym sposobem na to, żeby wyrazić swoje emocje, jest napisanie tekstu. Zaśpiewanie tego, albo wyśpiewanie, albo napisanie jakiejś melodii, albo po prostu sam kontakt z instrumentem. Trzyminutowa piosenka może więcej powiedzieć niż, nie wiem, trzyletni związek z dziewczyną. O wiele więcej potrafię powiedzieć, pokazać, wyrazić emocji przez postawienie jednego konkretnego zdania w refrenie, zaakcentowanego mocnym E-dur. I w zasadzie tak o tym myślę.
two, one, two, three, four. Będę się zbierał, to ostatni drink. Gadka mi klei się i nie mam sił. Chciałbym już pobyć sam i z ramion strzepnąć pył. Na wiatr rzucono tu zbyt wiele słów. Za mało tła, za dużo głównych ról. W tym przedstawieniu chcę grać drzewo, zasilać sztuczny tłum. Nic szczególnego mi nie przyniósł dzień, choć nie umarłem, czy to liczy się? Jak mam mierzyć sukces, by móc spokojnie spać? Upijam się, nie zliczę który raz, kieliszek głębszy niż poprzednie dwa. Wyjdę na długi spacer wśród swoich czterech ścian. Znowu wstanę jak niechciany gość i wzniosę toast za ten pierwszy krok. Nadam melodii własny ton. Kochanie, wiem, że to był trudny rok. Odbudujemy między nami most. Dasz melodii własny ton. Dasz melodii własny ton. Dasz melodii własny ton. Jest ta postać, którą przyszło mi grać. Coś tu nie działa, a instrukcji brak. A mój tłumiony gniew w płucach osiada na dnie. Czy ktoś z zebranych ma receptę na lęk? Co psuje wszystko, jak jest wszystko okej? Okay. I rezonuje jak dzwon, kiedy nadchodzi sen. Nic szczególnego mi nie przyniósł dzień, choć nie umarłem, czy to liczy się? Jak mam wierzyć sukces, by móc spokojnie spać? Upijam się, nie zliczę który raz, kieliszek głębszy niż poprzednie dwa. Wyjdę na długi spacer wśród swoich czterech ścian. Znowu wstanę jak niechciany gość i wzniosę toast za ten pierwszy krok. Nadam melodii własny ton. Kochanie, wiem, że to był trudny rok. Odbudujemy między nami most. Nadasz melodii własny ton. Nadasz melodii własny ton. Nadasz melodii własny ton. Thank you.
Przede wszystkim obcowanie z muzyką i obcowanie z ludźmi, którzy lubią muzykę, którzy tworzą muzykę i którzy są w podobnym transie, tworząc muzykę, no to jest coś niesamowitego, nie? Taka energia, jaka wytwarza się podczas koncertów, czy podczas nawet zwykłych prób, czy jakiegoś jamowania sobie wspólnego, czy nawet słuchania muzyki, puszczania sobie kawałków nawzajem, wysyłania sobie tych kawałków, w ogóle jarania się kawałkami w kawałkach na zasadzie, patrz jak wjeżdża tutaj refren, albo w ogóle co się dzieje w tym bridge'u, albo co robi tutaj klawisz w ogóle, no to jest w ogóle coś z innego świata, nie? Bez takiego oddziaływania jeden na drugiego często bardzo dużo muzyki przepada. To właśnie ona powoduje, że pojawiają się nowe rzeczy, które wcześniej w ogóle nie były w zasięgu naszego wzroku i w ogóle nawet jakiejś inspiracji. Tu budując studio też żeśmy spędzili trochę czasu. Wychowany wśród antykwariuszy i starych mebli, starych ludzi. Połączyliśmy siły i Konrad Słoka i zespół Chango tworzą jeden twór, który daje nam większą siłę niż byśmy to robili, gdybyśmy to robili osobno. Dobrze, że nie mieliśmy pomysłu, nie? Żeby tam na tego live'a Konrada do góry fortepian targać. Jak zacząłem studiować w Szczecinie, tutaj przyjechałem na studia z mojego rodzinnego Łobda. Spotkałem wtedy Kubę Fischera. Udostępnił mi swoją salkę, w której po prostu grałem aż, że tak powiem, do krwotoku z nosa. Dopóki muza była autoterapią, nie potrzebowałem niczego więcej, nie? A później gdzieś z biegiem czasu, jak to się stało w zasadzie moją pracą, moim zawodem, moim życiem, właściwie no to wiadomo, że gdzieś potrzebujemy zawsze uciekać, nie? Czy to są Bieszczady, czy to jest nowe Warpno, czy to jest robienie mebli, właśnie cokolwiek. No. Oby nie dragi i alkohol, pamiętajcie dzieciaki.
sił, by wciąż pompować krew. Wracam jak stary film, bez troski jazdy, z matki czepiony jak rzep. Błagam o pomoc i wołam cię, lecz zamiast krzyku słyszę cichy szept. Stawia mi opór ten podwodny piel. Znowu powtarza się ten sam sen. Błagam o pomoc i wołam cię, lecz zamiast krzyku słyszę cichy szept. Stawia mi opór. Jestem. Bo tak, bo my byśmy chcieli to nagrać pewnie u ciebie w domu. Czy to dla ciebie nie jest problem? Nie, no posprzątam. Posprzątam, dobra. Posprzątam i będziemy robić, no. Koniecznie musisz to sfilmować. To jest babcia, mój widowa, a to jest decha z jej stodoły. Jak rzucić show biznes, człowieku? No jak? Pozdrawiam koleżanki. Znaliśmy się wcześniej, bo Borys jako młody człowiek chodził na moje występy i patrzył się z wielkim podziwem, jak występowałem w Kafe Jerzy. W którym to roku? 85, 6, 4. Nie wiem, nie pamiętam. Z kolei z Konradem to jest w ogóle też magia, bo Konrad się urodził na oddziale noworodków, gdzie ja odrabiałem wojsko. To jest w ogóle, to już w ogóle jest takie kółko, taki zakręt, że wiesz. Nie wiem, czy właśnie w tym 87, któryś mi, jakiś chłopczyk mi upadł, zleciał z rączek, nie? I dosyć mocno walnął, nie? Jakby życie mnie nauczyło, że trzeba być punktualnym, robić swoją robotę, być przygotowanym i sprawiać, żeby ludzie się dosyć dobrze czuli i komfortowo w twojej obecności.
A to jeśli do tego jest jeszcze fajna muzyka, no to zabawa znajdzie się sama, nie? To przyjdzie sama. Nie? Naturalną rzeczą było wyjechać, nie? A mi gdzieś tam zawsze gdzieś tam pykało, że nie. A po co mi to, nie? Samo wyjechanie do Warszawy nie jest gwarantem sukcesu, tak? Wszystkie zespoły, które grałem byłem gwiazdą tam powiedzmy rocka czy popa, były ze Szczecina. Teraz grają wszyscy świetnie. W ogóle się nie mylą. Najgorsza rasa muzyka. W ogóle się nie mylą. Jesteście wszyscy razem w busie? Tak, tak. Jesteśmy wszyscy w busie, jest kamerka jedna, druga. No i co tam Miszyn ci powiesz? Co tam? Opowiadaj. Wiesz co, u mnie po staremu nie uwierzysz. Czyli co to oznacza? Co to oznacza, słuchaj? Uśmiech na mojej twarzy permanentny, znasz mnie. Jak mogę sobie jechać, wiesz, z moją dziadwą ukochaną, to zawsze się cieszę. Mam jedno dziecko na rękach, drugie mi wisi u nogi i też taki właśnie jestem. Wiesz. Znaczy to jest tak naprawdę rock and roll, nie? To jest dokładnie rock and roll z naszych czasów. A powiedz mi, dzieciaki. No? Dzieciaki współpracują? Wiesz co, rozkręciły się, jest generalnie szaleństwo. Matylda, możesz się nie wypinać z pasów? Ale ja maluję! Trochę powiem ci, że trochę myślałem o Telecasterze ostatnio. No dobrze byś wyglądał z Telecasterem, no. Ja to się dziwię, że jeszcze w ogóle w swojej kolekcji nie masz Telecastera. Wiesz co, no wielokrotnie był... Leoś! Słuchaj, mamy akcję w aucie. Właśnie wiesz, jak nie było jeszcze jakichś takich poważnych obowiązków i generalnie wszyscy tylko granie, nie? Karku, no cóż za symboliczny wiek. W tym kraju z dwóch puzli wszystko składa się w biel i czerń. Kolczasty drut. Dość już mam tych wiecznych rozgmin. Ile dla świata jestem wart? Czy
czuję, jak zbliżam się do mety, a ledwo co przekroczyłem start. Znoszę sytuacji, w których brak mi słów, nie spełniam oczekiwań, miotam się jak w klatce szczur. Błagam, poluzuj na rozdźwięk. Przecież jestem tak jak ty, do bólu szarym, do bólu zły. Jestem szary jak ty i nie rośnie nas nic. Jestem szary jak ty i nie różni nas nic. Hey! Jestem szary jak ty i nie różni nas nic. Jestem szary jak ty i mimo różnic nie różni nas nic. Nie są to piosenki, które dopiero będą oczekiwały na swój moment, dlatego że wyprzedzają w jakikolwiek sposób epokę. No nie, one są napisane o tym, co nas obecnie otacza i nagraliśmy, zdecydowaliśmy się je nagrać, bo były teraźniejsze, były z teraz, były aktualne. W ogóle było subcio. Rozpoczynając od tego, że trupa Konrada Słoki i zespołu Chango nie zna nudy, to jeszcze przy okazji graliśmy chyba parę dobrych dźwięków specjalnie na tą okazję, nowych. Zrobiliśmy je na nowo, daliśmy je jakieś takie drugie życie, mimo że czekają na pierwsze.
wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, gdzie jest najlepszy ośrodek, w którym chciałbym pisać i tworzyć. I zdecydowanie uważam, że jest to Szczecin. Tak samo jak z każdą emigracją, jest tak, że w pewnym momencie wracasz do swojego miejsca i zauważasz to, czego wcześniej nie widziałeś, czyli to, jak bardzo jesteś uzależniony społecznie od tego miejsca, w którym się wychowałeś. Myślę, że gdybym nie miał fanu, no to bym tak długo tego nie robił, a jednak muzyka to jest rzecz, którą robię najdłużej ze wszystkich rzeczy, które się do mnie przyczepiły. I muzyka jednak pozwala mi na to, żeby po prostu utrzymać to zdrowie psychiczne, ten balans w życiu. Pozwala mi się też jeszcze po prostu jakoś wyżyć emocjonalnie, uspokoić, dodać sobie otuchy, przemyśleć pewne rzeczy. Więc pozwala mi po prostu na zobaczenie siebie i życia, świata i innych ludzi z różnych perspektyw. Dobra! Trzeba z kawą! Z kawą!